Cześć moi drodzy, witam Was bardzo, ale to bardzo gorąco w kolejnym materiale na moim kanale. Ja jestem Nocur, godzina 14.03 jak nagrywam ten materiał. No i cóż mogę rzec, przecieki się potwierdziły. Trailer, który widzieliście jeszcze na moim kanale, że tak to ujmę przedzapowiedziowo w niedzielę, Okazał się prawdziwy, jak i screeny, które tam pokazywałem również okazały się e, prawdziwe. Dlaczego ściągnąłem tamten film, no to na końcu to wyjaśnię króciutko, A teraz przejdźmy już do oficjalnych informacji od Giantsa na temat Farmiga 25. Moi drodzy, zostawię może ten trailer na koniec, bo już go naprawdę chyba większość osób widziała moim zdaniem. E, obiegł on cały internet, całą sieć. Skupmy się na tym, co tutaj pojawiło się na stronie farminga. No i pojawiła się nam prześliczna grafika Farming Simulator 25 dostępny od 12 listopada. Zauważcie w ogóle, że teraz to logo Farminga już jest tak troszeczkę bardziej zaokrąglone w prawym górnym rogu. Taki mały szczególik, pewnie nic nieznaczący i tak dla większości z nas. No i tak, Farming Simulator It's Coming. No i teraz tak. Farming Simulator 25 nadjeżdża, zamów już teraz przed sprzedaży. W ogóle zauważcie, że zmieniła się grafika ogólnie, interfejs całej strony Farming Simulator się zmienił, to jest dosyć ciekawe. Więc zacznijmy od początku: Farming Simulator 25, zamów teraz przed sprzedaży. Zalejemy pola świeżą wodą, pod uprawę ryżu. Użyjemy wielu nowych maszyn, zagłębimy się w temat i to na wiele różnych sposobów. Pewnie masz wiele pytań, ale pozwól, że. Najpierw odpowiemy na kiedy. No i mamy listopad 12, tak jak to mówiłem już w niedzielę w filmie, który no niestety musiałem z pewnych przyczyn zdjąć. Wybierz wersję i zamów przez sprzedaży, czyli mamy PC, Maca, mamy PS5, no i Xboxa. Przedsprzedaż edycja kolekcjonerska. Ja to omówię pokrótce, bo tak jak mówię, no już to omawiałem w niedzielę. Kto widział, ten widział, kto nie widział, no to dlatego to też omawiam jeszcze raz. Edycja kolekcjonerska zawierać będzie grę z dodatkiem Magdon Pack, ten Magdon Pack chyba dostajemy jeżeli grę zamówimy przedpremierowo, później pewnie do dokupienia ten dodatek będzie, tak jak to było z Xerionem, z klasem Seedle Pack chyba tak to się nazywało. 16-bitowego Farminga na Retro, retro Edition będzie, dostaniemy, więc pewnie to sobie też przetestuję. Soundtrack CD by Chris Halsbeck, nie wiem kto to jest, ale pewnie jakiś soundtrack. Modding Tutorials, dostaniemy 32 naklejki standardowo, dostaniemy kluczyk z logiem Farminga i z logotypem Farming Simulator, co mnie cieszy, bo w sumie sobie do kluczy do mojej Alfa Romeo sobie przyczepię. New Hollanda miniaturkę CR11 Gold Edition dostaniemy. Dwa plaka trzy plakaty o wielkości A2, pewnie tutaj ma jakieś mapki będą, statystyki. No i co najważniejsze, USB Inignation Lock, czyli prawdopodobnie będziemy mogli odpalać ciągniki i inne maszyny, właśnie z poziomu naszego biurka. Postawimy sobie coś takiego na biurku, podłączymy do kompa na USB i będziemy sobie mogli odpalać maszyny. Więc to jest naprawdę. Powiem Wam szczerze, moi drodzy, fajna rzecz i coś nowego. I widać, że Giants odrobił lekcję. No, trzeba to powiedzieć. Jedni powiedzą, że nie, drugi powiedzą, że tak. Ja uważam, że Giants Software odrobiło lekcję, jeśli chodzi o kolekcjonerkę. Bo, tak jak recenzowałem wam 3 lata temu, 22. kolekcjonerka ona nie była zbyt super. No, tam tylko ten kogut był. No, ale co ten kogut? No, ten sam kogut to chyba za 80 zł kosztował. Jak chcieliście sobie go dokupić, no, to było to zdzierstwo. Sama edycja kosztowała 330 zł. Zaraz zobaczymy, bo tutaj pewnie będzie też cena. Także zaraz to ogarniemy. Masz ochotę na więcej. Pakiet Year One Bundle zawiera grę Farming Simulator 25 oraz pakiet Season Pass, pakiet dodatkowej zawartości, jedno rozszerzenie dodające do Twojej gry nową zawartość, gdy tylko będzie ona dostępna. No to standard już Season Passy mieliśmy w 22. I tutaj w pierwszym kwartale 2025 roku wyjdzie jakiś DLC, innowacyjne maszyny. Natomiast drugi DLC, które wyjdzie w drugim kwartale 2025 roku, to. Równiny i prerie. No, jestem dosyć ciekawy, co to będzie oznaczało, ale tutaj po tym, po tych śladach, można domyślać się, że będzie to związanego, coś, może z nową mechaniką. No, nie chcę tutaj też mówić od razu i insynuować, co to będzie, ale no, tak to wygląda. I to jest jakiś Star Alien, czyli powrót gwiazd, coś w tym stylu. No i w czwartym kwartale. Wyjdzie nowa mapa i ona jest, widzę, że dosyć e, ciekawa i dosyć bardzo taka, taka ładna. Powiem szczerze, że ona będzie mogła właśnie konkurować o najładniejszą mapę z gradem naszym. E, zamawia zamawiając grę w przedsprzedaży, wszystkie platformy, otrzymasz do niej dodatkowo pakiet Magdon Pack, zawierający pięć nowych maszyn, no to czyli standard, jeśli chodzi o zamawianie przedpremierowo gier. No i co? Rolnictwo w Azji. A i są też bawoły, czyli będziemy mieli nowe zwierzęta. Bawoły, w ogóle bawołów to się nie spodziewałem, nawet nagrywając filmy, w których z moimi prośbami do Farminga 25, no to też jakby nie ująłem żadnego bawoła. Czy podjęcie nowego wyzwania w malowniczej, pełnej bujnych krajobrazów i pól ryżowych wschodniej Azji brzmi dla Ciebie interesująco? Zrób to. Chcesz zbudować rolnicze imperium w Ameryce Północnej, śmiało znajdziesz tam wiele pól do popisu. A może podoba się klimat Europy Środkowej, pełen zieleni, pól i łąk, oddzielonych od ciebie rzekami i stawami, tam też możesz zbudować swoje wymarzone gospodarstwo. Farming 25 oferuje trzy zróżnicowane środowiska idealne do rozpoczęcia rolniczej przygody. Czyli prawdopodobnie będziemy mieli coś takiego, że mapa Azji będzie tą podstawową. Europa Środkowa to będzie po prostu, mi się wydaje, zielonka. No i ta trzecia to powiem Wam szczerze, nie wiem, a jest, Ameryka Północna, przepraszam, chcę zbudować Ameryka Północna, dobra. Czyli będzie Ameryka Północna, Azja i Europa Środkowa. Także standardowo, jeśli chodzi o farminga, chociaż azjatyckiej mapy w podstawce, no nigdy nie było. To nie jest ogólnie gra, więc się nie uczcie, że będzie taka grafika. To jest po prostu Cinematic trailera wzięty screen, żebyście sobie tutaj ludzie nie dodawali. To też również jest to nie jest oczywiście również gra, tylko, tylko Cinematic trailer. Wszyscy byśmy chcieli, żeby tak farming wyglądał. Uprawiali dwa rodzaje ryżu: szpinak oraz inne nowe uprawy, wybierając łącznie spośród ponad 20. Potężne bawoły oraz inne zwierzęta dołączają do krów, owiec, świn, kur, koni i innych już dobrze ci znanych, podczas kiedy nowe łańcuchy produkcyjne oraz misje budowlane pozwolą ci na wprowadzenie nowych rodzajów działalności. No to zobaczymy, pewnie będą jakieś nowe działalności tutaj z tą Azją związane. No, na razie są bawoły. I zobaczymy, co będzie jeszcze oprócz bawołów i co będzie oprócz dwóch rodzajów ryżu oraz szpinaku, bo no ciekawi mnie to. Kurczę, jestem ciekawy, co dalej z sadownictwem. Czy to sadownictwo zostanie jakoś w farmingu 25 rozwini... rozwinięte? Na ten moment tutaj nic nam nie piszą. Więcej maszyn. No i moi drodzy, muszę przyznać Wam rację, bo zielony kolor w farmingu, wielu osobom czytałem komentarze, że kojarzy się właśnie z klasem. No i no macie to, macie to. Mieliście rację tutaj, akurat Wam muszę przyznać rację. Logo chyba Farminga też nie tylko do Azji nawiązuje do tych zielonych kolorów, ale również chyba do klasa. Ponad 400 autentycznych maszyn, obiektów, ponad 150 topowych światowych marek, takich jak Case, Class, Fend, John Deere, Kubota i tak dalej. Pozwoli ci sprostać wyzwaniom czekającym na ciebie w rolnictwie, leśnictwie, hodowli zwierząt, niezależnie od tego, czy chcesz budować swoje imperium samemu, czy w kooperacji, to Ty wybierasz, co chcesz robić. Czyli standardowo, jak w każdym farmingu. No i teraz, tak. To, co mnie w sumie interesuje najbardziej, czyli silnik gry. No, niestety, Unreal, Unreal Engine 5 się no nie doczekamy, ale za to mamy Giants Engine 10, nie 9, tylko 10: Nowe pola i efekty wizualne. No, powiem wam tak, taka mgła. Taka mgła mi się kojarzy, że było coś podobnego. Yy, zaraz wam pokażę. Simulator 19. Ja nie wiem, czy takiej mgły gdzieś na screenach nie widziałem w pierwszych screenach z Farminga 19. O, tutaj w tym kombajnie. No. hm. Kurczę, powiem wam, że. No, nie, wiem, tutaj chyba nie było takiej mgły. Dobra, to jednak się pomyliłem, przepraszam Was bardzo. No, czyli dostaniemy tu jakąś taką mgłę. No, fajnie to wygląda, ładnie to wygląda, ale ja Wam powiem szczerze, że nie ma się co chyba zachwycać nad grafiką akurat w tym farmingu, bo szczegółowości tutaj nie będzie dużo większej i nie będziemy czuć, jeżeli chodzi o grafikę, za bardzo różnicy względem. 22, dwójki, no przynajmniej ja jako zwykły, normalny gracz farminga, no nie odczuję pewnie tego. Tutaj te drzewa też widać, że po drzewach nawet tutaj widać i po roślinach, że te są po prostu wzięte z dwudziestki dwójki, no i tyle. Woda, nie wiem, w sumie zobaczymy. No, jedynie tam mgła tutaj naprawdę robi robotę i naprawdę fajnie to wygląda. Nie mogę, nie mogę złego słowa na ten temat powiedzieć. Poczuj głębsze połączenie z polami i naturą dzięki wprowadzonym usprawnieniom technicznym, ulepszoną grafiką i fizyką w najnowszym i przyjaznym moderum silniku Giants Engine 10. Ale powiem Wam, moderzy, jak oglądacie ten film, ale Wam tu słodzą. Przyjazny silnik Giants Engine 10, moderą, no powiem Wam, słodzą Wam. No, ale zdaję sobie sprawę, że realnie to wygląda to inaczej w, w rzeczywistości. Mugła w oddali, poprawione cieniowanie, dynamiczne efekty pogodowe, deformacja terenu to naprawdę tylko niektóre z nowości, które na Ciebie czekają. Spokojne życie wirtualnego farmera staje się jeszcze bardziej realistyczne i klimatyczne. Deformacja terenu i teraz tak. Zatrzymajmy się na chwilę. Na, na, znaczy, po, moment. Dynamiczne efekty pogodowe. Czyli zobaczymy, czy tutaj nie będzie czegoś takiego, co ja chciałem w zapowiedziach Farminga 25, znaczy w zapowiedziach w filmach, których nagrywałem z prośbami. Czy tutaj czasami nie będzie efektów pogodowych na takiej zasadzie jakieś takie yy, błyskawice, yy, bardziej takie fajniejsze efekty tej pogody? Czy jakiś tam wiatr może będzie bardziej odczuwalny? No zobaczymy. Yy. Raczej czegoś takiego jak niszczenie roślin poprzez pogodę nie będzie, znając życie, ale no, jestem ciekaw i deformacja terenu. Tutaj, jeżeli chodzi o deformację terenu, to są dwie opcje: albo faktycznie tu chodzi coś, coś jest tutaj związanego z glebą, albo może być to też po prostu usprawnione, tutaj dodane parę opcji w kształtowaniu terenu, które możemy sobie wykonywać na swoich mapach. Więc tutaj na tym bym się pochylił i zastanowił, co faktycznie może tutaj być. No nie jest tutaj napisane wprost, że to jest fizyka gleby, ale deformacja terenu, no ciekawie to brzmi. Także no tutaj nad tym się zastanówmy i czekam na Wasze komentarze, co to według Was może oznaczać. Więcej informacji i szczegółów już wkrótce. No i mamy screeny. Tutaj mamy tego case'a, czyli jednak faktycznie te screeny okazały się prawdziwe, które Wam pokazywałem na przedpremierowej zapowiedzi. No grafika powiem wam szczerze, że jest naprawdę podobna. No jest podobna, no mam tylko wrażenie, że faktycznie te cieniowanie i te światła są tylko takie bardziej poprawione. Tutaj to słońce tak fajniej się przebija. Tutaj jest taka mgła dziwna z tyłu, to już w niedzielę ten kto widział, no to już to omawiałem. Ten dym tutaj koło tej maszyny, ten, ten kurz, który się unosi podczas koszenia zboża, mnie też ciekawi. Bo no naprawdę fajnie to wygląda. Może to będzie w końcu powrót do tych czasów, kiedy ten dym faktycznie, przepraszam, kusz był lepszy, bo uważam, że w farmingu 13 był on lepszy. No i tutaj mamy zdjęcie Fenda. No faktycznie to światło jest takie. Tak bardziej jaśnie jest tu w tym farmingu, mam takie wrażenie. Pamiętajcie też jedno, że te screeny, które są tutaj pokazane, one wcale nie muszą być pokazane na etapie gry. Na etapie tworzenia gry w tym momencie, tylko to może być na etapie gry. Która, jest, która była tam wczesna alfa, powiedzmy ze stycznia, a z lutego mogą te screeny pochodzić. One wcale nie muszą być właśnie z tej dzisiejszej, czy tam wczorajszej daty, nie? No, co do grafiki, kurczę, powiem Wam, nie wiem. Chyba nie ma zbyt dużych różnic. No, na, na pierwszy rzut oka, no tutaj akurat komorę silnika w, dwu, w 22 mieliśmy widoczną. Eee, co do tekstury pola, to powiem Wam, że. Tu na razie nie widać, czy jakaś fizyka jest, czy nie. No na razie ta gleba jest tu płaska, także chyba na razie nie ma się co emocjonować i łudzić. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie. No, nie wiem. Ja uważam, że no, dużej różnicy kolosalnej nie ma, ale faktycznie jakieś tam poprawy cieniowania, czy tam jakichś refleksów świetlnych, no są. Szczegółowości maszyn, no to i tak. Są takie same, uważam, jak w 22. Tutaj nie ma jakichś tam różnic specjalnych, bo w 22. i tak one były dobrze wykonane. No i mamy jeszcze tutaj takiego jednego screena z kosiarki MacDon. Eee... Powiem Wam, że faktycznie chyba to jest wczesna alfa, bo przyjrzyjcie się. Ta trawa tu nie wygląda zbyt dobrze, moim zdaniem. Nie wygląda to dobrze. Oj, nie wygląda to dobrze. Eee, mam nadzieję, że nie będzie tak wyglądała eee, trawa podczas już normalnej, prawilnej rozgrywki. Także no oby tak to nie wyglądało, bo widzicie to dosyć słabo to wygląda. No ale tak to poza tym wszystko, reszta jest git. No i co tutaj mamy dalej? A może odwiedzisz Farmkon? No ja oczywiście dostałem od Giant'sa bilet na FarmCon, ale no nie będzie mnie tam, bo ja tam mam 900 km, a mam też wyjazd na urlop zaplanowany w lipcu, więc no nie ma nawet opcji, żebym, żebym tam pojechał. Ale jakby gdzieś tutaj bliżej FarmCon był, to pewnie bym pojechał. No i FarmCon... Y Tutaj coroczne wydarzenie odbędzie się 6-7 lipca w fan Forum w bawarskim mieście Mark Bedorf. Także no tutaj o tym to już chyba o, już chyba o tym wszystko wiemy. Oczywiście będę śledził to wydarzenie, bo pewnie dużo nowych rzeczy może się ukazać na temat Farmiga 25, pewnie jakiś gameplay wyjdzie. No i tutaj mamy jeszcze zdjęcie Bawoła, ale to nie wszystkie screeny i nie wszystkie informacje na temat właśnie farminga tutaj mamy, możemy sobie zamówić preorder, edycja kolekcjonerska. Aha, czyli to nas po prostu przenosi do. To nas po przenosi do strony. Okej, okay, w porządku. No dobra, czyli z tej strony tutaj mamy wszystko. Omówione, przejdźmy sobie w zakładkę info, bo tutaj też się rzeczy pojawiły. Mamy Mac na maka, a były na maka tutaj farmingi, dobra. To już się nie odzywam, już chciałem tutaj jakiegoś babola, babola trachnąć. E, tutaj mamy opis. No i mamy jeszcze screeny. No tutaj mamy. E, dodatkowo tego klasa. Jego tutaj nie było. E, pozwolę sobie to powiększyć po prostu. No e, i zobaczmy. No tutaj na razie co do tej gleby, to nie widzę żadnych zmian. E, faktycznie kurczę, to, to światło jest troszeczkę inne, nie bo się widzę, że nic w ogóle nie zmieniło. Drzewa też się chyba nic nie zmieniły. E, no, tylko to właśnie cieniowanie zostało poprawione. Tak jak to już Giantsy napisał. O, i mamy zwierzę, zobaczcie. A tutaj w ogóle szczegółowość tego zwierzęcia została jakoś poprawiona. Nie wiem, czy to według Was może dobrze, czy źle, ale uważam, że no tutaj sierść nawet na tej krowie widać. Także no kurczę, troszkę ta szczegółowość może faktycznie została poprawiona. Trawa mi się tak szczerze nie podoba. Trawa jest taka dziwna, taka sztuczna bardzo. Ona wygląda jak na boisku, taka. Taka sztuczna jest. Mam nadzieję, że takiej nie będzie już w finalnej rozgrywce. No dobra. Także tutaj, screeny mamy omówione. Data publikacji: 24 listopad, zamów sprzed sprzedaży. A klikniemy sobie to i zobaczymy. O, i mamy cenę. Dobra, mamy cenę farminga, przynajmniej na stronie. Na stronie tutaj producenta. I teraz tak, klasyczny Farming 25 kosztować będzie 214 zł. O, matko, 214 zł będzie ta gra kosztowała, moi drodzy. Kurczę, powiem wam szczerze, no dużo. To ja, ja się już boję, ile będzie kosztować kolekcjonerka. Ja gdzieś tutaj jej zaraz poszukam, ale. No kurczę drogo, drogo, no pewnie na Steamie będzie taniej, gdzieś tak z 200 zł, no ale no w okolicach 200 zł już oscylujemy. No dobra, mamy 200 zł, a za przepustkę 340, dobra, dobra, ja stąd muszę chyba wyjść, bo, 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 bo nie podoba mi się to, nie podoba mi się, nie podobają mi się te ceny, nie podobają mi się te ceny, piszcie, o, mamy, a, okej, okay. czyli ona nie jest dostępna w moim kraju na ten moment, super. Yy, czyli będę musiał zaraz kolekcjonerki, jeśli chodzi o cenę, poszukać. Yy, ale, moment, zmieńmy sobie na Deutschland. Może tutaj będziemy mieli. Aha, czyli to tak chyba nie zadziała. Ale, poczekajcie, ja zaraz tego poszukam. Ja tego zaraz poszukam. Yy, wejdźmy sobie jeszcze w galerii, bo tutaj jeszcze są jakieś screeny. Widziałem dodatkowe. O, mamy. A nie, tutaj to już jest wszystko. Yy, jeśli chodzi o właśnie. Yy, no, o te screeny. Także. No, moi drodzy, co mam wam powiedzieć? No, z takich ważniejszych rzeczy, no to już wszystko wiemy. Przejdźmy może do tego filmiku, tutaj, na który wszyscy tak czekali. Myślę, że ten trailer, moi drodzy, będę analizował tylko w takich momentach, gdzie faktycznie nie ma czegoś tutaj opisanego na oficjalnej stronie, bo tutaj myślę, że nie ma sensu, bo już tutaj omówiliśmy sobie wszystkie newsy. No i przejdźmy.

Jestem w ogóle ciekawy, jak, jaka jest historia, jak oni się tutaj znaleźli w tej Azji, no ale ok. No bawoły, bawoły, no to już um, omawialiśmy sobie, że będą. Dobra, ale przyznajcie mi szczerze. Yy, dla mnie, jakby, praca przy tym ryżu nie będzie niczym nowym, bo w piór farmingu to już było, jakby, nie? A, to, 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 to co tutaj jest, ja dopiero yy, po, tym, po tej niedzieli się tak zastanowiłem, o co tutaj chodzi z tym aparatem. Możliwe, że dostaniemy tryb fotografii w farmingu, bo uważam, że tak bez powodu tutaj by tego, tego tutaj selfiaka nie dodali, więc być może tutaj coś będzie. Jeśli chodzi o tryb fotograficzny w farmingu, także tutaj taka moja mała ciekawostka. Powiem Wam, piękne są te nowe maszyny, ale w rzeczywistości pewnie nie są tak wytrzymałe jak te nasze. Te nasze, no, no nie tylko nasze, ale ogólnie te starsze. A to, o to mi chodzi. Ciekawe, czy będzie mechanika pompowania wody na te pola ryżowe. Tego jestem naprawdę ciekaw, bo w piór farmingu, no niestety tam jakby woda już była automatycznie na tych polach. A jestem ciekawy, jak będzie tutaj rozwiązane. I kolejna rzecz. Mieliśmy strój motocyklisty w farmingu 22 dostępny, a tutaj mamy motor, i to jeszcze Aprille. Aprilia, Aprila, no tutaj ktoś mnie poprawił w komentarzu. Ja mówię na ten no motor Aprila, więc tutaj prawdopodobnie będzie licencjonowane jakieś tam krosy, może dostaniemy, lub też kłady, więc to też jest naprawdę ciekawe w tym trailerze. No miejmy nadzieję, że tak będzie. No skoro jest w trailerze, no to, no to może faktycznie będziemy mogli sobie motorami jeździć. O! Aprilia, no faktycznie. Aprilia jest ładny ten krosik. Sam się zastanawiam w, real w realnym świecie nad jakimś jednośladem. Już miałem jednego kiedyś zresztą. Wiecie co mi się moi drodzy, teraz nasunęło? Że może być jakaś mechanika jedzenia i picia, ale to to jest chyba. To co tutaj mamy, tą scenkę to jest chyba tylko przedstawione tak o, na trailerze jako jakiś tam e, część tego filmu. Także nie, nie sugerujcie się tym. No, także to tyle. Jeśli chodzi o kanał Farming Simulator 25 i co? Zapraszam do mojego podsumowania, chociaż spróbuję odnaleźć dla was jeszcze jedną rzecz. Dobra, moi drodzy, jednak się nie uda, bo tutaj na Steamie nie mamy żadnej ceny i ogólnie jeszcze Farminga jako tako u nas na polskim rynku z tego co widzę nigdzie nie ma, jeśli chodzi o cenę konkretną. I tak samo jest, jeśli chodzi o kolekcjonerkę. Może to się na dniach pojawi ale na ten moment kiedy ja to nagrywam no to już chyba jeszcze chyba tej właśnie informacji nie ma. No dobra moi drodzy, to podsumujmy sobie to co dzisiaj się dowiedzieliśmy. No jak widać farming 25 na ten moment z takich innowacji, które można wymienić z marszu, no wprowadza właśnie uprawę ryżu. Na tym ryżu będzie on się po prostu Opierał na uprawie tego na mapie azjatyckiej. No, zobaczymy, może będą jeszcze jakieś nowości przedstawione, a na pewno będą przedstawione co do tej mapy. Może tutaj iść, to jest azjatycki właśnie, właśnie klimat. To może będzie więcej takich oto upraw tutaj spełniających warunki, w których się mapa będzie odgrywała, będą spełnione. Także co moi drodzy. To jest wszystko na dziś, jeśli chodzi o informacje na temat nowego Farminga. Piszcie, naprawdę, piszcie, co uważacie, bo jestem ciekaw Waszego zdania. Ja, jeżeli chodzi o moje zdanie, tak już na chłodno, na ten moment zszokowała mnie cena, która jest podana tutaj na stronie Farming Simulator, bo to, co jest tutaj podane, to jest naprawdę masakra. Gra będzie kosztowała około 200 zł, więc to jest po prostu, no to jest dużo, to jest kupa kasy jak za zwykłą, bazową edycję, taką podstawową, to ja się już boję ile będzie kolekcjonerka kosztowała, na pewno będzie kosztowała około 500. na pewno jak będę znał jej cenę, to nagram Wam aktualkę do tego oto materiału. Tutaj mamy jeszcze tego Magdon Packa, też jeszcze można zamówić go w przedsprzedaży, także no tutaj on zawiera... Tutaj macie jeszcze jego zawartość, nie ma tutaj jeszcze przedstawionych żadnych dodatkowych informacji. Także co moi drodzy, czekam na Wasze komentarze i czekajcie jeszcze, bo dzisiaj postaram Wam się skleić jeszcze jeden film związany z Farmingiem 25. Także subskrybujcie, żeby być na bieżąco, bo tak jak mówię, jeszcze dzisiaj coś postaram Wam się tutaj wrzucić, dosyć ciekawego uważam. Piszcie, piszcie i jeszcze raz piszcie komentarze. Do następnego, mówił Nocur, trzymajcie się. Cześć na razie.